Witam wszystkich na moim kanale. Jestem już w trakcie malowania. Napiewiłem się za te ściany oraz oczywiście sufity, te, które mają być na biało. Jest jeszcze, tak jak wspominałem na poprzednim filmie, była mała zmiana. Jeden pokój będzie malowany na żółto, a w innym pokoju jedna ściana na szaro. Pokażę Wam chwilę, jakie farby używam na obecnym zleceniu. Jeśli chodzi o białą farbę, Śnieżka Pearl White, zakupiona w Castoramie za 50 zł wiadro, to jest 11,25 litra, przepraszam. Jest to farba akrylowa, matowa do wnętrz. Przemalowałem sobie dwa pokoje na biało na raz. Jedną ścianę, zanim pojechałem do domu, na drugi raz, bo chciałem zobaczyć, jak jest skryciem, ale widzę, że tańszą farbą też można dobrze pomalować. Myślałem, że będzie trzeba jechać na trzeci raz, ale widzę, że dwa razy starczą. Jeżeli chodzi o tą farbę, to można też ją na pewno polecić dla początkujących. Jak wiadomo, że z farbami lateksowymi trzeba mieć już trochę większe doświadczenie, że tak powiem. Bo te osoby, które malowały farbami lateksowymi, to wiedzą, że jest duży problem, jeżeli chodzi o powstawanie pasów na łączeniach, tak? Czy malujecie. No, też kilka razy się sam na tym przejechałem, z tego względu, że dużo osób mi mówiło, jak malujesz pierwszy raz u siebie, to musisz mieć wilgotność odpowiednią w pomieszczeniu, nie może być za ciepło, nie mogą być okna otwarte, nie może być przeciągów i tak dalej. Wszystkiego tego się trzymałem, a pasy i tak powstawały. Jestem też na takich różnych farbach budowlanych na Facebooku i tak samo widzę, że przynajmniej 2-3 razy w tygodniu ktoś rzuca zdjęcia, że coś poszło nie tak, dlaczego takie pasy powstają. No, dużo ludzi podpowiada, niby to samo, co ja mówiłem. Jest też kilka filmów też o malowaniu na moim kanale, o czym też wspominałem, jak ja to robiłem. Częściowo się udało wyjść z tych pasów, ale po prostu czasami się, no, nie wiem do końca, o co z tym wszystkim chodzi. Wiadomo, niektórzy mówią, że może nie było zagruntowane, albo są takie przytarcia po źle wyszlifowanej gładzi i tak dalej, no ale to na pewno nie jest to, bo podłoże było zawsze przygotowane. Tak samo jak na obecnym przestrzeni, wszystko jest zrobione tak, jak być powinno. No jeżeli chodzi o tą śnieżkę, to żadnych przejść tam na szczęście nie zauważyłem, wszystko jest tak, jak być powinno, nie ma żadnych prześwitów, pasów widocznych i tak dalej. Może z tego względu, że to nie jest farba lateksowa. Ale za chwilę przejdę do dwóch następnych kolorów, które będą używane. To już jest lateks, tak że będzie trzeba bardziej do tego przełożyć, żeby jakieś tam pasy nie powstały. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dużo zależy od tego, jaka oczywiście jest farba, tak? Bo niektórzy mogą powiedzieć, albo malujesz najtańszymi farbami, ktoś ci powiedział, że ten kod najdroższą i na pewno będzie lepiej. Może być, ale niekoniecznie, bo malowałem jej różnymi farbami. Malowałem dekoralem, śnieżką. No, masę różnych farb przerabiałem i nieraz powiem wam szczerze, że tymi tańszymi farbami lepiej wychodziło malowanie, nie powstawały te pasy niż tymi droższymi. Nie ma na to się reguły. Na pewno też oczywiście przygotowanie podłoża ma duże znaczenie, bo jeżeli źle sobie zagruntujecie, czy niedokładnie, bo wiadomo, że wtedy farba wam nierównomiernie wysycha, czy też nie oczekujecie odpowiedniego czasu między jedną warstwą a drugą. Chodzi o to na przykład, że pomalujecie sobie jedną ścianę, czy pojedziecie sobie cały pokój i od razu nie oczekacie tych 2-3 godzin. Zależy też oczywiście od temperatury. To wam producent wytyczy na opakowaniu podaje, jaka jest temperatura, jaki jest minimalnie czas zdjęcia, no to będziecie po prostu widzieli na ścianie, czy jest sucha, czy nie, bo jeżeli farba tam będzie nierównomiernie wysychała, to znaczy w jednym miejscu już będzie ściana sucha, w drugim miejscu będziecie widzieli, że ta ściana jednak jest jeszcze mokra i od razu położycie, no to drugą warstwę farby, no to na pewno też to zepsuje cały efekt końcówki, bo to jest nierównomiernie wysychanie, no i cały efekt będzie, że tak powiem, spierdzielony, tak? Dlatego, no, i czy będziecie pójdzie malować jeszcze raz, czy 4 razy, czy 10 razy, to już naprawdę nic nie da. Bo niektórzy mówią, ma położyć dwie warstwy, widać pasy, pomaluj trzeci raz. To naprawdę już, jak już w to wejdziecie, to bardzo ciężko jest z tego wyjść. Ewentualnie można sobie też agregatem malować, no ale wiadomo, że nie każdy ma dostęp do tego agregatu. A tym bardziej, jeżeli nie malujecie tego na co dzień, tylko po prostu wygaczacie całe mieszkanie, malujecie powiedzmy 2-3 razy w miesiącu, czy 4, no to wiadomo, że nie chcecie inwestować w jakieś agregaty, chociaż ja też już myślę powoli pod agregatem do malowania, ja to wam dużo osób polecę. Wiadomo, że nie jest jakaś nie wiadomo jaka firma, ale taki agregat kosztuje około 1000 zł, myślę, że za jakiś czas zainwestuję w niego. Wiadomo, że tak na przykład takie zlecenie, jak tutaj mam, wstępnie miało być wszystko na biało, no to wiadomo, zaklejacie sobie okna, drzwi i lecicie, i tych metrów naprawdę zrobić
kupicie więcej, a taki ten agregat też się szybko zwróci, tak? No ale wiadomo, jeżeli macie jakieś kolory odcięcia, no to już jednak jest bardziej czasochłonne i tak dalej. No ale tak czy tak trzeba będzie w ten agregat zainwestować, czy też do gruntowania. Na pewno mam też i mi ułatwi pracę, dlatego muszę o tym pomyśleć, może za miesiąc, dwa pomyślę też o takim zakupie, zobaczymy jak na następnych zleceniach to będzie wychodziło. A co do farby, jeszcze kilka słów. Jeżeli chodzi o farby lateksowe, które będą tutaj używane, to jest z dekorala farba lateksowa, doskonałe krycie, niby pisze odporne na oczarowanie. Z dekoralem też miałem do czynienia kilka razy, też już z tej firmy tym farbą namalowałem. Jeden odcień to będzie, tak jak mówiłem, szary, lekko szary 37, to jest numer kolor podglądowy. Oczywiście w drugą zawsze inaczej te farby też wyglądają po pomalowaniu na ścianie, a inaczej jak macie na opakowaniu, tak? Jeden pokój będzie malowany na żółty, słoneczny blask. Numer 23 z dekolera, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Efekt końcowy oczywiście dopiero będzie po pomalowaniu całego pokoju, bo wiadomo, że chociaż nawet po jednej ścianie wtedy zobaczycie jak ten kolor wygląda, bo zawsze się różni tym, co jest na opakowaniu, a tym, czy jest w rzeczywistości na ściany. Dopóki nie przemalujecie całej ściany, tego efektu nie zobaczycie. Niestety tak to wygląda. Wiadomo, że z ciężko jest zebrać kolor, bo tych żółtych, szarości i innych kolorów jest bardzo dużo, cała duża paleta kolorów. Tak samo jak ja u siebie malowałem na szary kolor, pamiętam chyba 4 lata temu, to tak samo, żeby się zdecydować na jakąś szarość, bo jest naprawdę masa wyboru. Jest tego w sklepie, czy to w Castoramach, czy w Hobbies, zależy gdzieś sobie pojedziecie na zakupy, jest w czym wybierać. No i ciężko się zdecydować, bo wiadomo, im więcej tych farb jest, tym gorzej coś wybrać. Dobra, myślę, że na chwilę obecną byłoby to wszystko. Ja zaraz chwilę Wam pokażę, jak wyglądało malowanie na pierwszy raz na biało. No i wiadomo, później będę pokazywał dalsze etapy pracy, czyli malowanie też na biało, jak i na kolory. Także zapraszam do dalszego oglądania. A więc tak, ten pokój mam pomalowany na raz. Sufit przejechałem na dwa razy. Widzę, że po wczoraj dobrze to wygląda. Później sobie odfalę tutaj światło, zobaczę pod światło, czy tam nie ma jakichś poprawek, bo jak wiecie, przy takim świetle czasami nie wszystko można zobaczyć. Ale ogólnie jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o ten pokój, to tak samo. Tutaj akurat mam ściany i sufit na raz. Za chwilę będę sobie przejeżdżał na drugi raz, będzie mi schało. Tutaj jak wcześniej wspominałem na ostatnim filmie, ta ściana pójdzie na szaro, będzie malowana farbą lateksową. A jeżeli chodzi o ten pokój, no to tutaj jest sufit na raz. Za chwilę też sobie przejadę jeszcze drugą warstwę, bo wczoraj nie zdążyłem. Tu są jeszcze narożniki, muszę wszystkie przejechać. Ściany malowałem na biało, wiadomo, że tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie malowany na żółto. I taki delikatny pasek będzie odcięcie między sufitem a ścianami. Także co, zapraszam do dalszego oglądania. Jeśli chodzi też o samo rozprowadzanie farby wałkiem na ścianie, to warto też zwrócić uwagę, żeby nie wracać po prostu do tego samego miejsca. Jeżeli macie już po prostu przemalowany jakiś pas, to starajcie się robić tak, żeby już nie wracać. Bo z tego względu, bo już może być tak, że farba ma częściowo zacznie zacychać na ścianie, będziecie jechać drugi raz i efekt nie będzie taki, że ściana nie będzie po prostu jednolicie pomalowana. A czy robimy to od okna, czy do okna? Może i to ma jakieś znaczenie. Ja zazwyczaj robię sobie tak, że pierwszą warstwę po prostu, bo tą warstwę, którą tutaj przed tym widzieliście, którą nakładałem, to jest druga warstwa, tak? Wczoraj na koniec dniówki przeleciałem 3 pokoje na jedną warstwę, dzisiaj jadę drugą. Po prostu pierwszą warstwę zazwyczaj sobie jadę od okna do ściany, a później na odwrót. Może to jakieś znaczenie ma.
Ja po prostu zazwyczaj takiej zasady stosuję. Ta ściana będzie sobie zasychała, przejadę na kolejną, później plus ta za mną, czyli tam gdzie jest okno, a ta ściana idzie na szaro, czyli ona zostaje. No i plus delikatne odcięcie pasek będzie przy suficie, tak samo jak w drugim pokoju, który ma być pomalowany docelowo na żółto, tak samo paski będą z odcięciem, o czym później zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądało. No wiadomo, że nie będę z 3 dni z rzędu czy 4 malował, pokazywał cały czas jak maluję, cały czas na biało, czy cały czas na kolor, po prostu te 2-3 filmy wam wrzucę z malowania. Ewentualnie jak już później będzie wszystko pomalowane, to wam zrobię takie małe podsumowanie i pokażę wam, jak to wszystko wygląda z bliska, tak jak i przy halogenie. Nie wiem, czy teraz to widzicie, no wiadomo, że ta farba jest jeszcze mokra, ale jak widziałem wczoraj po pierwszym razie, to tak jak wyschła, to ona dosyć przyzwoicie pokryła. Teraz na drugi raz, ewentualnie może gdzieś się jakaś poprawka znaleźć, ale jak na chwilę obecną, to raczej nie widzę nic, żeby coś się działo. Jeśli chodzi o sufit, przejechałem sobie go na drugi raz. W następnych filmach, czy też w następnym filmie wam pokażę po prostu, jak farba wyschnie i zobaczycie, jak to wygląda. Na szczęście żadne pasy się nie pojawiały. Jeżeli może, jeszcze może kilka słów o tym malowaniu, żeby to wychodziło bez smug, tak? Na pewno też po części ma duże znaczenie, ma to jakaś wilgotność w pomieszczeniu, tak? Czy macie zbyt ciepło, czy nie macie przeciągów, tak? W 100% gwarancji wam na to nie mogę dać, że wam wyjdzie idealnie, ale na pewno ma to jakiś wpływ. Warto też mieć, zakręcić to ogrzewanie na czas malowania. Akurat tutaj problemu nie było z tym ogrzewaniem, bo jeszcze ogrzewanie nie działa, także farba sobie wolno schnie. Na pewno to jest lepsze niż jak macie pomieszczenie, w którym macie 20 kilka stopni, to farba wam może wam zbyt szybko wysychać i też nie będzie taki efekt zadowalający, tak? Warto też właśnie przy takim malowaniu wywietrzyć dokładnie pomieszczenie, zakręcić to ogrzewanie, pomalować i dopiero po jakichś 2-3 godzinach powiedzmy to ogrzewanie ponownie odkręcić. A jeżeli malujecie, na przykład zaczynacie tam przygodę z remontami, czy też malujecie u siebie mieszkanie, a chcecie, żeby ten sufit wyglądał przyzwoicie, to warto też zrezygnować z farby lateksowej na początek, bo to naprawdę już trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby dobrze pomalować farbą lateksową i żeby te pasy wam się nie pojawiały, chociaż to nie jest nieuniknione tak do końca w 100%. Ewentualnie można się skusić na farbę akrylową lub też możecie trochę dołożyć pieniędzy i kupić po prostu antyrefleksyjną, tak? To wam też zminimalizuje ryzyko powstawienia tych pasów. Widzę, że tutaj się nic nie dzieje, ale na pewno jesteście ciekawi, jak ten sufit będzie wyglądał z bliska. Wejdę na drabinę, ale on jest jeszcze mokry, więc w 100% on tego wszystkiego nie odda. Dopiero następnego dnia, jak będę nagrywał następny film, tak jak wspominałem wcześniej, nagram, a po prostu zbliżenie zrobię, jak ten sufit wygląda już po wyschnięciu, tak? Tak jak wcześniej wspominałem, też ten cały pokój idzie na biało. Sufit przejechałem sobie, wszystkie 4 ściany, teraz przejadę na drugi raz. Do narożnika dojadę małym wałkiem i będę się zabrał powoli za odcinanie kolorów w trzecim pokoju. A więc tak, ten pokój też mam przejechany na 2 razy. Została mi tylko wnęka okienna, ale nawet muszę tą folię sobie zedrzeć, żeby mi się to na bałek nie nawinęło. No i muszę kupić akryl, żeby łączenie wnęki okiennej z parapetem, żeby to wykończyć akrylem i wtedy sobie dopiero to przemaluję, żeby to dobrze wyglądało. No, następnego dnia będę nagrywał film, o ile mi czas pozwoli, lub nie za dzień lub za 2, to pokażę wam, jak to widzę, że sufit wyszedł bardzo dobrze, jest praktycznie już suchy, nie widzę żadnych skazań, żadnych dziurek, ale wiadomo, jak się patrzy cały dzień na te ściany, to może coś przeoczyć, dlatego następnego dnia, jak będę tutaj
to po prostu zobaczę, jak to wygląda. Jeśli chodzi o ten pokój, to tak samo sufit, ściany na dwa razy. Oczywiście ta ściana zostaje, tak jak mówiłem, ona idzie na szaro. A w tym pokoju to sufit poszedł na dwa razy, ściany będą na żółto, ale z odcinaniem kolorów i z pokazaniem, jak to będzie wyglądało, no to już w następnym filmie, bo ta farba jeszcze na suficie mi tutaj dosycha, a taśma, wiadomo, że taśmy nie można przyklejać na mokrą farbę, bo to wszystko wam się oderwie, odrywa, poodrywa, dlatego wezmę się teraz za przedpokój, sobie przemaluję chociaż na raz dzisiaj, bo to też wszystko na biało idzie, a jutro po prostu wezmę się za kolory, także jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.